Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Nadchodzi godzina. Podchodziłem do ołtarza i wiedziałem, co to znaczy. Chodzi o godzinę takiego wyraźnego działania samego Boga. Chodzi o godzinę osobistego spotkania z Nim. Nadchodzi godzina. Pan Jezus powiada, nawet już jest. To jest ta godzina, która zamienia się w wieczność. Bo wieczność to jest teraz. I dlatego trzeba, abyśmy do godziny spotkania z Bogiem byli przygotowani. Nadchodzi godzina. Spoglądając na zegarek, powinniśmy wiedzieć, czego Ojciec od nas oczekuje teraz, w tym momencie. Pełnimy wolę Ojca Niebieskiego teraz. Ale też bywają sytuacje, kiedy Pan Bóg mówi, nadchodzi godzina łaski. Nadchodzi godzina. I na tę nadchodzącą godzinę trzeba być przygotowanym, a nawet trzeba często pomóc innym, aby byli przygotowani, bo tylko wtedy ta łaska Boża zostanie właściwie odczytana i wykonana. Łaska Boga, czyli Jego działanie i Jego obecność są wpisane w nasz czas. Nadchodzi godzina. Dzisiaj sami musimy usłyszeć, nadchodzi godzina. Dla Ciebie nadchodzi godzina. Godzina osobistego spotkania z Jezusem. Godzina odczytania woli Ojca Niebieskiego oraz propozycja wspólnego z Ojcem wypełnienia tej woli. Nadchodzi godzina. Ludzie spoglądają na zegarek po to, aby wiedzieć, która jest godzina. Ilu z nas odczytuje wskazówki zegarka w słowach, które Jezus mówi, nadchodzi godzina. Godzina niezwykle bogata. Godzina wielkiego życia, Bożego życia, mojego życia i życia tych, którzy się ze mną spotykają. Nadchodzi godzina. I to jest przygotowanie nasze do godziny spotkania z Chrystusem na progu wieczności. Nadchodzi godzina. Wtedy człowiek nie podchodzi do śmierci jako do czegoś, czego trzeba się bać. Tylko to jest niesamowicie tęskne oczekiwanie. Jeśli ktoś jeszcze z powodu grzechów nie będzie mógł spojrzeć w twarz Jezusa Chrystusa, to zostanie mu ta tęsknota spotęgowana. I to jest tajemnica czyśćca. Wielkie oczekiwanie na osobiste spotkanie i to na zawsze, na wieki. Ta tajemnica jest przeżywana w każdej mszy świętej. Nadchodzi godzina. A za chwilę będziemy świadkami, że nawet ta godzina już jest. Nie wszyscy słyszymy, ale wszyscy jesteśmy przygotowani do takiego osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, który będzie nas sądził sprawiedliwie. I za tą sprawiedliwość mu dziękujemy, bo ta sprawiedliwość jest dla nas
wyjątkowo cenna. A on jeszcze dodaje, że będzie nas sądził w imię miłosierdzia, jakim Ojciec Niebieski nas darzy. A więc sam Jezus bierze na siebie część kary, która nas dotyka, po to, aby miłosierdzie odniosło zwycięstwo pełne. To miłosierdzie jest na tym ołtarzu. Czeka na każdego z nas i chce oczyścić nasze serca i wypełnić je potęgą miłości, i to Bożej miłości, abyśmy tą miłością promieniowali na tych ludzi, których dzisiaj spotkamy.